Szanowni Państwo, oto jest samochód Opel Astra. Kochani moi, bardzo dobry do jazdy. Pan Wojtek Suchodolski mnie wybrał. W jednym komisie zamieniłem Nyskę na Opel Astra. Bardzo dobry do jazdy i tak dalej. Pali, niemile pali, od razu mówię. Tylko leje benzyny i tak dalej. Panie Wojtku, tamtędy proszę zajść i siąść tutaj do samochodu. Zaraz będę odpalać samochód. Oto otwieramy drzwi. Oto jest siedzenia. Dla mnie, dla kierowcy. Tam dla pasażera. Tutaj jest. Też dla pasażerów. Odpoczynku oraz okazją do wspólnego świętowania. Pozdrawiam. Pasażerowie, to drzwi. Radio jest zamontowane. Stosowałaś różne leki na objawy przewlekłej niewydolności żylnej, a wciąż nie dają ci spokoju zakrzepy, obrzęki nóg i żylaki? Radio robię ciszej, żeby było słychać. Wojtek Suchodolski, mój przyjaciel, bardzo dobry też, siada. Puszczam na luz. Oto jest jedynka. Panie redaktorze, proszę zobaczyć, co się w samochodzie wozi. Niech ktoś teraz napadnie pana Krzysztofa Konołowicza. Ja będę walił od razu. To jest broń ochronna, którą posiada pan Wojciech Suchodolski, mój przyjaciel. Bardzo dobry. I posiada broń w ręku. To jest, broń się nazywa... niemiecka broń, bardzo dobra. Pistolet gaz, na gaz jest, ale dla obrony bardzo dobry. Teraz będę uruchamiać jako ja kierowca samochód Opla Astra. Pali ekstra. Od razu, jak tak po naszemu się mówi, po mechanicznemu mówi się, od razu pali z kopyta. Radyjko teraz nastawiam głośniej. Na cały pól. A teraz niżej. Jest. Ale tylko brakuje pokarmu, ale jeszcze pokarmu jest troszeczkę. Zaraz gaśnie kontrolka, ale już kontrolka pali się. Trzeba nie zapalić. Pali bardzo dobrze. Pali. Teraz co jeszcze? Ekstra do jazdy. Ciągnie. Sam leciałem nawet po mieście. Jeżdżę setką nawet. Bardzo dobry samochód. I szanowni Państwo, jak będziecie kupować samochody, to polecam. Samochody są jeszcze lepsze od Astry, ale jakby to dla praktykujących, bo ja już starodawny kierowca, ja przejeżdżałem różnymi samochodami, zaczynałem od, jak tak po, też po mechanicznemu powiem, ale powiem nie po mechanicznemu, tylko powiem po normalnie, od Trabanta zaczynałem, później Trabant, Syrenka, a Trabant to się nazywało tapeciarz. Syrenka, później Fiat duży, Fiat mały, Fiat duży, Nysa, Żuk, Polonez był nawet, miałem w Polski, później kupiłem Lublina, tam stoi